Bartek, dzisiaj 1-1 ze Stomilem Olsztyn. Grałeś 45 minut i przebiegłeś naprawdę bardzo duży dystans. Jak się czujesz po tym spotkaniu? No na pewno jestem zmęczony, pewnie jak każdy dzisiaj chłopak z naszej drużyny, jak z drużyny Stomilu Olsztyn. Pogoda była ciężka do grania, to przede wszystkim. Przeciwnik nie pozwalał nam na za dużo. Dobrze grał z kontry, dobrze grał w ofensywie. Także dużo na pewno popracowaliśmy w defensywie i próbowaliśmy grać w kontrataku. Stąd pewnie dlatego dużo kilometrów przebiegniętych w naszej drużynie. Obserwowałeś pierwszą połowę z ławki rezerwowych. Jak twoim zdaniem można ją określić? Bo z boku ona wyglądała na taką bardzo ciężką i chyba to, co mówisz, że pogoda spowodowała to, że nie było aż tak wielu sytuacji. No i myślę, że z ławki wyglądało to tak samo. Z jednej strony i z drugiej strony było ciężko. Jakoś nie było zbyt dużo sytuacji. Znaczy już w drugiej połowie zaczęły sytuacje się stwarzać. Kiedy zrobiło się więcej miejsca na boisku i gdy już wiadomo, zawodnicy mieli mniej sił, wtedy jedna i druga drużyna starała się grać z kontrataku i wtedy było więcej sytuacji. Bardzo odetchnęliście z ulgą po tym remisie, bo to już daje wam utrzymanie. No na pewno odetchnęliśmy z ulgą.